Cześć, siemanko, z tej strony Marcin Gaming i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z Brawl Stars. Tak, Brawl Stars, widzicie tutaj, tło się znowu zmieniło. Okej, okay, fajnie, aktualizacja, ogólnie to co się stało w tej aktualizacji, no zbyt się nie zmieniło nic. Poza tym, że mamy nową mapę, tak, mamy nowe mapy, to jest Metropolis, ja nie wiem. Ogólnie tu tutaj klub, taki klub bólów, czyli takich dresów, wiecie, przykładem jest, no, oczywiście ból, był tam też Crow, którego nie mam i nie przeszkadzać teraz, proszę, nowy brawler, Bibi, która, no, nie ten Bibi, nie FNAF, tylko ta Bibi. Bibi tutaj ma taki, no, niby taki odrzut niekiedy, patrzcie, niektórzy ją mają, nie wiem czy zauważyliście, ale ona jak ma ten żółty pasek modowany, to odrzuca, a jak bije normalnie, to nie, to musi mieć pasek na maksa naładowany i odrzuca. Ona ma, no w sumie to jest logiczne, bo to jest ten kij baseballowy. A patrzcie na tego ulta. Co to jest? Co to jest za ult? Co to jest za ult? Cztery piłki naraz były. Co to za ult? On jest zbyt OP. Okej, kończmy to. Kończmy to. W ogóle... What the fuck? Okej. Otwórzmy sobie trochę skrzynek. Gdzieś się nazbierało od, no, grania poza odcinkiem. Oczywiście się zbiera troszeczkę. O, token nable, nawet spoczko. Ile sobie otworzymy? Powiedziałbym, że tak, no 17 może, będziemy mieć 10 otwarte, resztę pod koniec odcinka. Muszę się pozbyć tych skrzyń, bo naprawdę kuszą, o nie, 17 już miałem, kuszą by otwierać. Dobra. Big box, nic takiego. Dobra. Co ja bym chciał? Może zadyma, zadymę nie dokończyłem. Kto jest dobry na zadymę? Bo możemy ulepszyć. Spoko. Nie wiem. W ogóle... O! Rose! Słyszycie? Ona dostała kwestię. Ja nie pamiętam, żeby ona miała kwestię. Ona w tej aktualizacji dostała dubbing. Dostała kwestie, które ona mówi. Tak samo jak inne brawlery. I ona ma dziwne kwestie. Ona ma naprawdę dziwne kwestie. Ona... Zagramy sobie. Może coś powie. Może już zauważyliście. Okej, okay, to jest normalna kwestia. I go to the middle. Idę na środek. Jedna kwestia mi się podoba. To jest ten. Leave me alone. Yeah, go to the middle, no. Leave me alone. Hello. Jest trochę... Nie wiem, czy to jest po hiszpańsku, czy co. Ej, lagy. Bo I have lagy. Okej. Okay. Ogólnie to ja nie wiem, czy ona to powie. Hello,
Chciałbym, żeby powiedziała to. Ale chciałbym również, żeby nie lagowało. O, tu jest naprawdę zadyma. Co się dzieje? To jest jeden wielki lag. Ale ja nie wiem, czy ona to... Słyszeliście to? Słyszeliście to, co ona powiedziała? Co ona powiedziała? Nie wiem. Albo ja mam mózg zjebany, albo... Nie wiem, czy ktoś... Jeszcze raz. Bo jak się włącza, ona też mówi. Słyszeliście to? Czy ona mówi Rosa is my game, fucking is my game? Co? Co? Co w ogóle? Nie rozumiem. To jest dziwne. Bierę inną postać. Myślę, że El Primo? Nie. Carla, tak jak... On ma fajne kwestie. Takie... śmieszne. Emiliego głos jest strasznie wysoki. Ale to właśnie tworzy to, że jego postać jest trochę śmieszna. Taka śmieszkowa. Ale fajnie by było, gdybym nie miał legi. Tak. Ogólnie to Rosa jest dobra, ale... No przestań! Co się stało? Rosa jest dobra, ale Bibi jest zbyt OP. Jej ult... On strzelił samobuja. Ult Bibi jest zbyt OP. Jest... No, trochę laguje tutaj. Nie no, nie wierzę, ja zmieniam tryb. O, Foxy mnie zaprosił. Foxy! Jestem przed pokojem. Co? On mnie podsłuchuje, ten ciul. Skurwiel mnie podsłuchuje i podgląduje. XD. A weź wypierdaj. Dobra. Do not coming, please. Dobra, zróbmy... Robo combo. W sumie ja chciałem być Karlem. A w sumie jestem Karlem, no ale nie chciałem być Karlem, bardziej chciałem być tym Ricochetem, jak to jest teraz Rico. A ja chcę Ricocheta z powrotem. Dajcie mi Ricocheta z powrotem. Lagi okropne. O. Troszkę przestało, ale dalej. Tu czuję. Czuję to na sobie, o nie. No i umarłem, no co to miało być? Nie ogarnęła nawet, co się stało. Ciśnij to gówno, ciśnij to wielkie bydle. No ciśnij to. Dobrze. Co? Co tam się stało? Tak dużo graczy takiej małej powierzchni. To jest 3 teamy i patrzcie, jak mało. Co tu się dzieje? Halo? Ej, gra mi się całkowicie zjeła. What? Co tu się stało? Dobra, plus 4, to jest... To już jest lepsze.
Co on pisze? Co on napisze? Wszyscy raz, co on napisze? Ciekawość wzrasta. Co on napisze? Czym ci pisz? Co on napisze? No i napisał. No i napisał, no. Dobra, wychodzimy. Dobra, myślę, że otworzę tutaj sobie pozostałe skrzynki. O, fajny token double, to jest. To jest mega, będę miał dużo skrzynek. O, Rosa. Dobra, skrzynek raczej nic ja mam. A szkoda. A tam do token double dostałem, to się nabije skrzynki i będzie dobrze. Będzie dobrze. Ule, Jesse ciągle dostaje. Halo. No i te. To. Nie, tokeny to są te. Jak to. Te bilety. Nie wiem, jak to nazwać. Bilety. Po prostu. A weź wypierdzielek. Czy ja za szybko otwieram skrzynię? O, o, ej, ej, wypierdzielaj. Wypierdzielaj! Mendo. Jesteś przed drzwiami, ja to wiem. Mendo, zostaw mnie. No szkoda, że skrzynek nic nie ma. To wszystko przez tą Mendę, która przed drzwiami stoi i podsłuchuje i pewnie mówi, żeby... O! On skrzynek nic nie wypadnie, bo to ciota. No, czemu ten Karl? On, ja go rozpierdzielę. Kiedyś ja go znajdę. I Dary... Nie, ciebie też. El Primo, 25 razy. To Foxy coś chyba ma wspólnego z tym. Coś... Coś on z tym... Uuuu, upgrade'y mogą lecieć. Juk, teraz mogą... Ty nie. Na ciebie tutaj nie ma miejsca. Nie ma. To nasz biznes legalny. Idź stąd. Okej, okay, kim ja często gram? I don't know. Rico! Super Rico. Więcej... W sumie to... Zobaczmy. Jeszcze innych. Yes! O, to nawet ciekawe. O, to jest już naprawdę ciekawe. To już jest... To jest ciekawsze niż ciekawe. To już jest... No, nawet. A Anita? No, coś w tym jest. Coś w tym jest. Poco? No Poco ma coś mało życia, coś ma obrażenia. Frankie Boy? Nie no, myślę, że Frankie Boy to tam... Za bardzo to nie, za bardzo to nie. Myślę, że... Nita? I don't know. Bo ona ma więcej życia. Ale on ma najwięcej. Ból. Dobra, wiecie co? Nie mogę się... Ten... Nie mogę się zdecydować. Napiszcie. Albo Nita, albo Ból, albo Jesse. Barley, Poco, Rico, czy Frank. Macie duży wybór. Bo dla mnie to za duży wybór. Więc wy się lepiej znacie. Wy się lepiej zdacie, wiecie, co jest lepsze. Więc... Czekam na komentarze. Skrzynek nic nie wyleciało. No, czemu nie? No, czemu nie? Cześć. Powiesz jeszcze coś? Coś ciekawego? Poza tym... Słyszeliście?
Słyszeliście to od niej. Żegnam.